Dzień dobry, Katarzyna Siwczyk, to jest program Kobieta ze Śląska i Męski Punkt Widzenia. Z zachowaniem reżimu w świątecznej atmosferze spotykamy się dzisiaj z Łukaszem Kohutem. Dzień dobry, witam Cię serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Poseł do Europarlamentu, bardzo aktywnie działasz na rzecz kobiet, bardzo się tutaj angażujesz w te manifestacje, które się odbyły. Właściwie dlaczego tak wśród tych kobiet się chcesz obracać i o ich prawa walczyć? No dlatego, że to jest jeden z podstawowych jakichś tematów też, o które walczę od lat w ramach tej działki prawa człowieka. Uważam, że prawa kobiet w Polsce są mocno ograniczane. Już wcześniej tak bywało, a teraz rzeczywiście, już wcześniej te prawo aborcyjne było jedno z najbardziej drakońskich w Europie, no a teraz ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego jeszcze bardziej to zaostrzył. I ja jestem w kontakcie ze strajkiem kobiet od w zasadzie początku, jak strajk kobiet powstawał w 2016 roku. No i trudno było mi sobie teraz wyobrazić, że jako poseł do Parlamentu Europejskiego nie angażowałbym się w te sprawy. Zresztą w komisji LIBE, w której jestem członkiem, też jakby przejąłem taki plik, taki file tego, żeby cała Unia Europejska podpisała antyprzemocową konwencję stambulską, więc jakby też monitoruję w swojej działalności w Parlamencie Europejskim właśnie te wszystkie działania w skali całej Unii Europejskiej. Ale jesteśmy na Śląsku i muszę o to zapytać, jako mężczyzna ze Śląska, chłop ze Śląska, uważasz, że faktycznie to prawo aborcyjne, kiedy tu u nas na Śląsku mówi się o tym, że rodzina to jest podstawa, to jest temat do dyskusji i że to powinno mieć miejsce, że taka aborcja na przykład bez kompromisów, jak niektórzy mówią, powinna mieć miejsce? Ja uważam, że po prostu kobiety powinny mieć wybór. Ja nie oceniam, czy aborcja jest dobra, czy jest zła. Ja mam swoje prywatne zdania na ten temat. Ja nie chciałbym na przykład, żeby moja dziewczyna przeprowadziła aborcję, szczerze mówiąc, ale uważam, że kobiety powinny po prostu mieć wybór, tak jak Francuzki, Belgijki, Szwedki i inne Europejki. I tylko i wyłącznie o to walczę. Ja sam naprawdę uważam, że po prostu wybór jest ponad wszystko i tylko i wyłącznie o to mi chodzi. No i w tym kobiecym zamieszaniu jeszcze muszę o to zapytać. Łukasz Kohut, lat 38, tak? Lat 38. 82. W tej statystyce. Czy w polityce jest miejsce na to, żeby jakoś tym swoim życiem prywatnym też się zająć? No jest ciężko ostatnio, faktycznie. Ostatnie półtorej roku to jest roller coaster. Faktycznie, jeśli chodzi o jakby życie towarzyskie, prywatne, no ono jest ograniczone. Też ze względu na jakby logistykę, bo jakby muszę przemieszczać się do tej Brukseli raz w tygodniu, tam i z powrotem. Pandemia to jeszcze mocniej utrudniła, bo jakby jeżdżę samochodem, też mniej spotkań ze znajomymi. Faktycznie moje życie prywatne troszeczkę się posypało, musiałem się rozstać ze swoją dziewczyną niestety, bo ona w ogóle nie pochodziła ze Śląska, więc jakby ja mając trzecie miejsce na mapie, do którego musiałbym jeździć, było bardzo trudno. No ale jakby uważam, że to jest takie 5 lat, to jest dla mnie tak bardzo ważne, to było spełnienie mojego marzenia być właśnie posłem do Parlamentu Europejskiego, że, no, że chcę poświęcać się w 100% tej pracy i w regionie i w Parlamencie Europejskim i no, cieszę się, że jakby mogę się spełniać zawodowo. Myślę, że na życie prywatne przyjdzie jeszcze czas. Mam 38 lat, więc jest jeszcze trochę czasu na poukładanie tego wszystkiego. To jeszcze pociągnę za język. Skoro ta partnerka dopiero gdzieś tam jest w planach, to powinna być Ślązaczka? Tego nie wiem. Śląsk był zawsze otwarty i wielokulturowy. A to ma znaczenie? Czy to ma znaczenie? No na pewno jest to jakaś są to jakieś cechy, które są trochę inne. Moja dziewczyna była akurat z Wielkopolski, więc nie była Ślązaczką. Ale zobaczymy, no jakby ja nie chcę wybiegać w przyszłość, zobaczymy jak się to potoczy. Nie ukrywam, że na pewno to się gdzieś tam musi później rozwiązać, ale na chwilę obecną, tak jak powiedziałem, zajmuję się tym, czym się muszę zajmować, czyli pracą posła do Parlamentu Europejskiego, a jak to mówiła moja oma, miłość i tak przyjdzie. To jeszcze o tę Śląskę zapytam, bo nie bez powodu zapytałam to, czy powinna być Ślązaczka gdzieś tam u boku. No bo jesteś takim wyznawcą śląskiej kultury, śląskich wartości, a jest coś, co ci w tym Śląsku, w tej tak zwanej śląskości się nie podoba, co cię w niej wkurza? Myślę, że
Myślę, że na pewno wkurza mnie sytuacja związana ze smogiem. Freja akurat wyskoczyła. Towarzysze. Towarzysze domowi. Na pewno problem ze smogiem, który jest ogromny na Śląsku i jakby trochę taki brak tej świadomości, że palenie plastikiem i bo to na ogół jest plastik i słabej jakości węglem, że to nas wszystkich tak naprawdę zabija i wpływa bardzo negatywnie na wiele sytuacji, na wiele chorób, wywołuje też wiele chorób. Więc to na pewno jest jakiś minus życia na Śląsku. Ale generalnie ja uważam, że my jesteśmy trochę zahukani i trochę wpojono zahukani. Nam... Zahukani? Co to znaczy? Tak, znaczy ja generalnie kocham twórczość Kazimierza Kuca. Uwielbiam jego wszystkie cytaty. Zresztą będziemy mieli plac Kazimierza Kuca w Rybniku też od stycznia. Ale z jednym się nie zgadzam. Znaczy Kazimierz Kuc postawił taką tezę, że Ślązacy są dupowaci. I oczywiście, to za nami chodzi, ta łatka. I to za nami chodzi. I jakby wiadomo, Kazimierz Kuc był tak wielką personą, takim symbolem też Śląska i to jakby się przykleiło do nas trochę. A ja z tym walczę i też w tej swojej działalności właśnie i w regionie, i w Parlamencie Europejskim. I uważam, że właśnie, że jest dokładnie na odwrót, że my mamy właśnie dużo energii. Oczywiście jesteśmy przez wiele dekad byliśmy trochę tacy puszowani i można to powiedzieć też polonizowani. Tak bardzo, że sami się trochę wstydzimy tej swojej tożsamości, tego swojego języka. Są takie przypadki i tak dalej. A to tak naprawdę jest nasza energia i nasza takie poczucie tego regionalizmu, ono jest mocno energetyczne. I to my im zawsze byliśmy też jakby energetyczną stolicą Polski. I my naprawdę możemy tą energią zarażać i ja zrobię wszystko, żeby Śląsk miał dobre imię w Europie i w Polsce i że my pokażemy właśnie, że można inaczej. To najważniejszy temat. Mnóstwo zamieszania ostatnio wokół tego, bo zrobiłeś mnóstwo zamieszania, godając w Europarlamencie. Jak to zostało przyjęte i właściwie skąd ten impuls? To był impuls, czy to było zaplanowane? To był miks. To był miks jakby tego, że się przygotowywałem do tego rzeczywiście przez 10 lat w różnych organizacjach, analizując historię Śląska, język śląski i tak dalej. Pracując nad edukacją regionalną, jakby ten temat wiadomo, że to jest jeden z moich najważniejszych tematów w ogóle w działalności politycznej, ale z drugiej strony to był trochę przypadek, dlatego że ja nie mogłem się spodziewać tego, że zostanie przerwane to wystąpienie. Ja przyznam, że ja byłem bardzo zdenerwowany, bo chciałem takie wystąpienie, takie na zicher powiedzieć dobrze. Wszystko miałem przygotowane, przemyślane, każdy przecinek. A oni po prostu przerwali. Ja po prostu byłem w pewnym momencie taki zdenerwowany wręcz. I dlatego mocniej jeszcze to powiedziałem, powtórzyłem te zdania po śląsku, bo ja po prostu byłem wkurzony, no, że to się stało. Ale a okazało się, że to, że tak naprawdę to przerwanie i to pokazanie empiryczne, że to jest osobny język, niezrozumiany przez tłumacza, no wywołało tak naprawdę ten efekt domina i rzeczywiście cała Europa o tym mówiła i nie tylko Europa, bo napisali do mnie bardzo wielu ludzi z całego świata, którzy kiedyś tam do Śląska wyjechali, że ktoś w końcu pokazał, że fajnie, że Śląsk, że ta energia właśnie śląska, o której mówiłem wcześniej. Więc to był taki miks trochę przypadku, a trochę no jednak wypracowanej tej pozycji w tym środowisku i też tego, że się w ogóle znalazłem w Parlamencie Europejskim. Ba, to też była jednak debata, która właśnie mówiła w której mówiliśmy o mniejszościach etnicznych, kulturowych i językowych, więc to wszystko po prostu zagrało, no i stało się. No i można powiedzieć, że 14 grudnia 2020 Parlament Europejski uznał, że śląski jest językiem. A teraz co? No teraz walka o to, żeby polski parlament uznał śląski za język. Ja myślę, że będzie po następnych wyborach większość do tego. Tak sobie to wyliczyłem, że te partie opozycyjne plus Hołownia plus PSL, wiadomo, Lewica, Platforma, że one już za tym są i to przeszło do mainstreamu. I ja współpracuję z tymi wszystkimi politykami sejmowymi i z regionalistami, żebyśmy to po prostu w polskim parlamencie szafnęli. Odchodzimy na chwilę od śląskości. Chciałabym zapytać o twoją pasję w tej polityce, w tym zamieszaniu, które dotyczy wyjazdów w jedno miejsce Europy, w drugie miejsce Europy. Jest czas na twoją pasję, czyli fotografowanie. Jest czas, ale jest bardzo ograniczony. Rzeczywiście mam ze sobą zawsze aparat fotograficzny, taki miniaturkowy. Nie wożę już tego dużego lustra, ale mam taki mały aparat, z którym się nie rozstaję. I w parlamencie, i właśnie podczas podróży.
Ale generalnie, jeśli chodzi o fotografowanie, to rzeczywiście akurat musimy wrócić do Śląska, bo ja na Śląsku po prostu najwięcej fotografuję i jak tylko przyjeżdżam do domu, ja mieszkam w samym lesie, który jest bardzo, bardzo malowniczy i po prostu w każdą wolną chwilę, czyli na ogół parę godzin w niedzielę spędzam właśnie na fotografowaniu w swoim lesie, bo to się po prostu najlepiej czuję we własnym hajmacie. Dzisiaj fotografia też może być zawodem, też może być pracą. To dlaczego nie fotografia, tylko ta polityka? Nie, no była fotografia przez jakiś czas, jak wróciłem z emigracji. Ale polityka teraz zawładnęła całą resztą. No tak, trudno, żebym teraz jako poseł jakby zajmował się bardziej nie fotografią, nie? Ale na pewno fajnie mieć pasję po prostu. I fajnie, że to zostało też jako pasja, bo też nie ukrywam, że kiedy zawodowo fotografowałem, to jednak przychodzi też takie znużenie tym. A teraz jakby w momencie, kiedy to jest moja taka znowu pasja, kiedy mogę to robić, kiedy tęsknię do tego, to rzeczywiście jest z tego duża, duża frajda. Pojawił się na stole drugi duży kot, towarzystwo Thor. Jest. Tak, towarzystwo jest. Więc ta fotografia na pewno gdzieś zostanie i na pewno w ogóle w czasie tej pandemii, kiedy wszyscy byliśmy zamknięci i kiedy tutaj robiliśmy to pogotowie zakupowe, to ja wróciłem do tych wszystkich miejsc, które wcześniej fotografowałem na Śląsku i zrobiłem bardzo wiele, wydaje mi się, że dość dobrych zdjęć, które chcę wystawić już po pandemii w takiej wystawie Śląsk w koronie. Pokazać te miejsca, do których wróciłem właśnie w czasie pandemii. No dobrze, to zadam jeszcze raz to pytanie. Po co ta polityka? Polityka jest bardzo ważną dziedziną życia i tylko przez działalność polityczną można coś zmienić. Ja zawsze byłem aktywny, energetyczny. Już od podstawówki byłem gdzieś tam przewodniczącym klasy i tak dalej. Później studia politologiczne. Później emigracja, gdzie mogłem zobaczyć, jak wyglądają inne społeczeństwa, inne rozwiązania też systemowe. I kiedy w 2011 roku chciałem wrócić do domu, do Rybnika, ze względu właśnie na działalność polityczną, bo ten politolog zwyciężył nad księgowym, bo ja mam dwa zawody, ale ten politolog gdzieś tam się odezwał, ze względu na działalność taki Janusza politolog, Polikota. Który zna się na kasie. No tak można powiedzieć, tak można powiedzieć. I jakby chciałem wrócić właśnie dlatego, żeby coś zmieniać. No też ze względów osobistych, bo tam też wtedy się pojawiła choroba mojej babci, ale jakby te dwa elementy zagrały, no i przeszedłem taką dość długą drogę, no bo jednak od jakiegoś tam działacza rzeczywiście na dole w Rybniku, no po posła do Parlamentu Europejskiego i to jest naprawdę uważam potrzebne, żeby młodzi ludzie się angażowali w politykę, bo ona nie jest, to nie jest oczywiście kraina miodem i mlekiem płynąca. Bo polityka ma zły PR, przynajmniej miała długo wśród młodych. Ale oczywiście, że tak jest, znaczy tak generalnie jest. Znaczy tam zawsze są jakieś podchody, jakieś zawsze przekręty. Ktoś kogoś chce, że tak powiem, wysiudać. Mhm. Natomiast no, tylko działalność polityczna, społeczna może doprowadzić do zmiany. Mi nie odpowiadała ta Polska już wtedy, w 2011 roku. Teraz tym bardziej mi nie odpowiada po tych zmianach dobrej zmiany. Więc dlatego polityka i tych parę fragmentów działalności, które mam, czyli właśnie Śląsk, czyli prawa człowieka, w tym prawa kobiet, ekologia i ogólnie, że tak powiem, tolerancja, staram się po prostu realizować. Czy dla tej polityki byłbyś, czy jest coś, dlaczego mógłbyś zrezygnować właśnie z tej polityki? Bo to jest teraz jakby najważniejsza część To bardziej jest pytanie chyba o to, czy można w takim tempie żyć przez na przykład 30 lat. I ja uważam, że nie. Ja uważam, że polityka to też jest, to powinien być jakiś etap w moim życiu. Wyobrażam sobie na przykład 10 lat w Parlamencie Europejskim. Wyobrażam sobie, chciałbym, marzę o tym. Natomiast czy ja chciałbym być na przykład 30 lat posłem do Parlamentu Europejskiego? Nie, nie chciałbym być. Dlatego, że uważam właśnie, że życie osobiste też jest ważne. Że jednak to jednak trochę wyklucza możliwość takiego normalnego, rodzinnego życia. I ja daję z siebie wszystko, ale chciałbym za jakiś czas powiedzieć, dobra, zrobiłem tyle, fajnie, ale teraz może czas na coś innego, może trzeba już pomyśleć o potomstwie i tak dalej. Więc jakby ja sobie wyobrażam to, że ja jestem w stanie odejść z polityki i powiedzieć, okej, zrobiłem swoje. Jak Katowice z metropolią zostaną Europejską Stolicą Kultury w 2029 roku, to mogę się zająć fotografowaniem tego wydarzenia. Z kobietami da się rozmawiać o polityce?
Oczywiście, że tak. No, Bo kobiety są. panował taki mit, że wyobrażam to sobie cały czas gdzieś w książkach, w filmach, że dwóch panów z cygarem w ręku rozmawiają o polityce, a paniom ten świat jest zabroniony. Dlatego walczę o prawa kobiet. Wracając do pierwszego pytania. Nie, absolutnie nie. Moje fińskie koleżanki, szwedzkie koleżanki z Parlamentu Europejskiego, to jest większość w ogóle całych delegacji polityczek z tamtych krajów. Fiński rząd składa się w ponad chyba 65% z kobiet. Zresztą z młodych kobiet, bo większość tych minister to mają około 30 lat. Więc absolutnie, absolutnie tak nie uważam. Oczywiście w Polsce jest trochę inaczej, trochę to panowie zawłaszczyli, ale to jest naturalna kolej rzeczy. No teraz myślę, że po tych protestach kobiet też kobiety się bardziej zaangażują w politykę i ja je mocno wspieram. To na koniec pytanie. Polityka to jest kobieta? Jest kobietą? Nie, myślę, że polityka nie ma płci, po prostu polityka to jest taka płaszczyzna, gdzie spotykają się różne interesy, różni ludzie, którzy po prostu chcą, przeciągają tą kołderkę w swoją stronę i no tak to mniej więcej wygląda, ale... Czyli taka mieszanka wybuchowa, może jednak? Mieszanka, ale Europa jest kobietą akurat, więc tutaj można powiedzieć, że Europa jest kobietą. I z przytupem. I z przytupem, bo właśnie Freja uderzyła w pianino. Koty tutaj zawładnęły planem, więc musimy powoli kończyć. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych programów. Do zobaczenia. Dzięki i do siebie roku.